Cześć, tu Radek Pogoda z bloga radekpogoda.pl. Witajcie. Sobotnie popołudnie, dobra pora na to, żeby oprócz obiadu wrzucić do głowy coś wartościowego. Porozmawiamy dziś o kalendarzu, o urządzeniu, które bardzo, bardzo wielu ludzi, bardzo wielu handlowców traktuje w sposób zupełnie amatorski, traktuje często po macoszemu i nie korzysta z niego tak bardzo, jak mogłaby korzystać, nie korzysta z jego zalet i jego skuteczności, nawet w połowie, czy w jakimś tam niewielkim tylko stopniu. Bo powiedzcie sami, spójrzcie sami na siebie, uderzcie się w piersi, zastanówcie się, jak wykorzystacie z waszych kalendarzy. No najczęściej co robimy? Jeżeli umawiam się z kimś na jakiś termin, że mu coś dostarczę, wyślę albo przyjadę do niego, no to po prostu otwieram sobie taką i taką stronę w kalendarzu, wpisuję pod tą datą informację, że o 14 mam być na spotkaniu u pana X albo tego dnia mam wysłać ofertę do pana Y i zamykam mój kalendarz. Zamykam ten temat również w swojej głowie, przechodzę do następnych zajęć, do następnych działań. Po prostu zajmuję się czymś innym, no bo ten temat mam ogarnięty, mam zapisany, zaplanowany, nie muszę do niego wracać. I co się dzieje najczęściej? No, najczęściej informacja o takim spotkaniu, i to się dzieje w bardzo wielu przypadkach, trafia przed nasze oczy dopiero w dniu, w którym to spotkanie ma miejsce. Oczywiście, jeżeli mówimy o jakichś wyjazdach, o czymś, co związane jest z rezerwacją lotów, pociągu, biletów na pociąg czy hoteli, no to naturalną koleją rzeczy zajmujemy się tym wcześniej, planujemy, no bo jest to coś ważnego, coś istotnego. Wyjazd jest dla każdego z nas jakimś tam wyzwaniem, do którego trzeba się lepiej przygotować. Ale jeżeli pod datą jutrzejszą w kalendarzu albo datą dzisiejszą w kalendarzu mam spotkanie o godzinie 15, to kiedy się nim zajmę? No pewnie rano, przyjdę do biura, jest godzina 8, 9 czy 10, otwieram kalendarz, patrzę, o cholera, dziś o 16 czy o 15 mam spotkanie z firmą X, z panem Kowalskim, trzeba by dla niego zrobić ofertę. I co się wtedy dzieje? No, jest to sytuacja, którą ja określam pożar w burdelu. To znaczy zaczyna się duże ciśnienie, zaczyna się dzwonienie do ludzi, daj mi ofertę cenową, do następnych, na kiedy będzie towar, daj mi informacje o rabatach, dobijanie się do szefów, ile mogę takiemu gościowi zaproponować upustu, dobijanie się do ludzi od produkcji, na kiedy możecie wyprodukować, do ludzi od i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cała firma nagle zaczyna budować jedną ofertę. Wszyscy ludzie dookoła nas mają rozpieprzony swój dzień, no bo Radek Pogoda nagle obudził się, że na ten dzień, na godzinę 15 musi iść na spotkanie z czymś konkretnym, z jakimś konkretnym materiałem, na którym większość informacji będzie właściwa, będzie prawdziwa. I to robią bardzo często ludzie, którzy nie są handlowcami od wczoraj. Robią to ludzie, którzy mają fajne doświadczenie, którzy mają dużo swojego codziennego jakby obiegu dokumentów czy funkcjonowania w handlowym życiu. Ludzie, którzy mają to wszystko w małym palcu. Oni po prostu podchodzą do kalendarza bardzo rutynowo. To, do czego ja bym chciał Was namówić, szczególnie, że weekend to jest taki świetny czas, żeby tego typu właśnie manewr wykonać, żeby tego typu zmianę, nazwijmy to, sposobu funkcjonowania z kalendarzem zrobić. To jest coś, co pozwala z naszych kalendarzy korzystać dużo, dużo bardziej skutecznie. Po pierwsze, chciałbym, żebyście kalendarze zaczęli używać z dużo większym wyprzedzeniem. Jeżeli dzisiaj macie rozmowę z klientem i będziecie z tym klientem rozmawiali na przykład za tydzień, to zapiszcie sobie to od razu dzisiaj. Nie odkładajcie tego na jakiejś karteczce z boku, tylko od razu po ustaleniu z klientem terminu tego spotkania, terminu tego telefonu czy terminu tej oferty, zapiszcie go sobie w kalendarzu na konkretny dzień. Ten dzień, który przypada za tydzień czy nawet za dwa. Będziecie mieli wtedy ślad, żeby na ten dzień nie umawiać się na żadne inne spotkanie, na żadną inną sprawę, bo już termin macie zajęty. Po drugie, chciałbym, żebyście na początku każdego tygodnia, czyli tak jak jutro, jest niedziela, to jest idealny moment wieczorem, zanim pójdziecie spać, żebyście otworzyli sobie wasze kalendarze i przejrzeli wszystkie 5 dni do przodu, a tak naprawdę wszystkie 7 dni do przodu, do następnej niedzieli, żeby sprawdzić, co dla kogo trzeba przygotować, żeby sprawdzić, z kim jesteście umówieni na jakieś spotkania, żeby się zastanowić na spokojnie, kiedy jeszcze nie jesteście w tym ogniu bitewnym, właśnie w niedzielny wieczór, zastanowić się, czy nie warto byłoby tego spotkania przenieść na przykład z waszej firmy do jakiejś knajpy i zorganizować z gościem dużo luźniejsze spotkanie nad kotletem. Czy może w drugą stronę, zamiast spotykać się gdzieś w biegu w mieście, może zaprosić go do siebie, żeby w swoim biurze, w spokoju dać gościowi kawę, posadzić go w fotelu i mieć trochę więcej czasu, trochę więcej spokoju na przeprowadzenie porządnej, wartościowej rozmowy handlowej. Jeżeli zaś działacie w branży marketingu wielopoziomowego, to tym bardziej spójrzcie na wasz kalendarz, spójrzcie na te spotkania, które zaplanowaliście na najbliższy tydzień i zobaczcie, czy nie da się tych spotkań jakoś połączyć? Czy ustawiliście je sobie w miejscach w waszym mieście czy w waszej okolicy, które są logicznie sklejone ze sobą w jedną całość? Czy nie da się na przykład poprosić jednego klienta o to, żeby przyjechał bliżej was, bo w ciągu 2 czy 3 godzin macie 3 spotkania wtedy w tym samym miejscu, w tym samym, nie wiem, miejscu typu w restauracji, czy w jakimś biurze, czy w jakimkolwiek innym obiekcie, który sobie wybraliście, zamiast tracić czas na dojazd do niego i potem powrót na kolejne spotkanie w miejsce, w którym byliście chwilę wcześniej.
spójrzcie na wasze kalendarze w trochę bardziej strategiczny sposób, na to, żebyście mogli sobie swoje ruchy w tym tygodniu dobrze poplanować. No i przede wszystkim, jeżeli wtedy, w ten niedzielny wieczór, odkryjecie, że jest coś, co można poprawić, odkryjecie, że jest coś, co warto by zmienić, na przykład poprosić kogoś innego, żeby był z wami na takim spotkaniu. Nie wiem, jeżeli jest to marketing wielopoziomowy, to waszego upline'a, osobę, która jest waszym sponsorem, wprowadziła was do organizacji, która ma większą wiedzę, która jest lepszym fachowcem. A w normalnej sprzedaży zastanówcie się, czy na to już trzecie czy czwarte spotkanie z klientem X, o którym wiecie, że facet zbliża się do momentu zakupu, nie warto oprócz samego siebie zaprezentować również szefa waszego serwisu, który poopowiada na temat tego, jak użytkuje się sprzedawany przez was produkt, albo kogoś z działu produkcji, kogoś z działu zamówień, kto będzie tam na miejscu już w stanie powiedzieć więcej klientowi na temat procesu zamówienia, procesu produkcji tego elementu czy tego produktu, który chcecie mu zaoferować, porozmawiać bardzo konkretnie o terminach i w ten sposób, wprowadzając trzecią, kolejną osobę do waszej rozmowy, przyspieszyć proces, usprawnić go i sprawić, żeby podczas tego spotkania nastąpiło podpisanie umowy. Oczywiście z kalendarza można korzystać na różne inne sposoby również. Ja tego, nazwijmy to, papierowego kalendarza nie używam już od bardzo, bardzo dawna. Stałem się absolutnym fanem kalendarzy elektronicznych, bo one pozwalają nie tylko mnie planować swój czas, ale również wielu osobom, które ze mną współpracują, widzieć, kiedy jestem do wzięcia, kiedy jestem poza biurem, kiedy jestem poza miastem, kiedy, tak jak na przykład w tym tygodniu, dwa dni będę poza Wrocławiem. W moim kalendarzu elektronicznym, dostępnym dla różnych ludzi z różnych szczebli naszej firmy, oni widzą, że przez te dwa dni ja jestem poza Wrocławiem, będę w dwóch miastach polskich i wiadomo, że nie będę w stanie się z nimi spotkać w takim dniu. I są w stanie z wyprzedzeniem widzieć moje plany. Oczywiście to działa w drugą stronę. Ja też na przykład już dzisiaj widzę, że w drugim tygodniu kwietnia szykuje mi się wyjazd poza Polskę, bo ktoś tam kliknął mnie na kalendarzu jako osobę, którą na ten wyjazd zabierze. To jest rozwiązanie, które kalendarz elektroniczny robi znacznie lepiej niż dowolna wersja kalendarza papierowego. Unikamy po prostu bardzo wielu telefonów z pytaniami, czy możesz, czy ci pasuje, czy ten dzień masz wolny. Nie namawiam was do kalendarza elektronicznego, bo do tego trzeba się przekonać samemu, ale spróbujcie z tych swoich nawet zwykłych papierowych terminarzy, takich kalendarzy, które mają na jednej stronie jeden dzień, czy kalendarzy tygodniowych, korzystać trochę szerzej, korzystać trochę lepiej. Patrzcie do przodu, patrzcie na ten cały tydzień do przodu, jutro niedziela, spróbujcie właśnie w takim pierwszym skoku, nazwijmy to, na wasz kalendarz w nowym stylu, obejrzeć cały wasz tydzień do końca. Kiedy macie luki, kiedy można by dołożyć jakieś spotkanie, kiedy macie dzień strasznie napełniony spotkaniami, ofertami, jakimiś manewrami, które wymagają od was przygotowania, które wymagają od was również wysokiego poziomu energii, jeśli chodzi o waszą głowę, o wasze siły. Może taki dzień upchany dałoby się dwoma, trzema telefonami w poniedziałek rano trochę rozładować, po prostu któregoś z ludzi umówionych w tym czasie przełożyć na inny termin. Spróbujcie popracować. Kalendarz naprawdę potrafi być świetnym narzędziem, potrafi być doskonałym przyjacielem każdego handlowca. I wydaje mi się, że taka chwila na spokojnie, analitycznie spędzona przed kalendarzem, to może być jedna z najlepszych inwestycji w wasz nadchodzący tydzień. Uratujecie sobie trochę stresu, uratujecie sobie trochę bieganiny, uratujecie sobie trochę niepotrzebnego przepinania się, a może przez mądre planowanie, przez mądre wykorzystanie takiego strategicznego spojrzenia z góry na cały tydzień, będziecie w stanie parę transakcji przyspieszyć albo w ogóle sprawić, że będą możliwe. Życzę wam spokojnego weekendu, korzystajcie z tego sobotniego wieczora, przede mną basen, przede mną trochę odpoczynku fizycznego, liczę, że wy też się ruszycie, wy też wyjdziecie poza te szklane ściany. Spróbujcie skorzystać z weekendu właśnie też do tego, żeby trochę spokojniej, z dużo większym dystansem, z większej perspektywy spojrzeć na najbliższy tydzień i spróbować go po prostu dobrze zaplanować przy pomocy waszego kalendarza. Zaglądajcie na bloga radekpogoda.pl, zaglądajcie na kanał YouTube'owy, subskrybujcie i polecajcie moje filmy, żeby jak najwięcej ludzi mogło z nich korzystać. Ja już dziś dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia jak zwykle jutro. Na razie, cześć!